Było już późno. Chłodne nocne powietrze dostawało się do środka pokoju przez uchylone okno, kiedy Patryk poprawiał pościel przed snem. Nastolatek spojrzał na posłanie, zamknął oczy i przesłonił twarz ręką w geście bezsilności. Bał się zasnąć, ale nie było tak dlatego, że cierpiał na jakieś zaburzenia snu czy urojone fobie. Co prawda, od lat chodził na wizyty do psychiatry z powodu syndromu stresu pourazowego, lecz spotkania z lekarzem nie rozwiązywały prawdziwej przyczyny jego problemu. Raz na kilka miesięcy Patryk doświadczał czegoś, co zwykle widzicie tylko w horrorach i filmach science fiction. Chłopak był uprowadzany w środku nocy przez istoty, które przeprowadzały na nim eksperymenty medyczne. Schemat zawsze był taki sam. Patryk kładł się do łóżka, by po kilku godzinach obudziło go jasne światło, a jego sparaliżowane ciało zostało przetransportowane na salę operacyjną, pełną wysokich, czarnookich stworzeń o wielkich głowach i białej skórze. Tam bezsilny nastolatek poddawany był seriom testów, które były bardzo różne. Od zwykłego pobierania krwi i fragmentów tkanek, po bardzo bolesne testy wytrzymałości kości i wiercenie w zębach. Jednak wszystkie badania dokonywane przez obcych miały jedną wspólną cechę. Patryk w czasie ich trwania czuł się całkowicie bezwolny. Zupełnie jakby był zwykłym laboratoryjnym zwierzęciem. I w praktyce chyba za to właśnie oni go uważali. Po wykonaniu zabiegów obcy odstawiali Patryka z powrotem do łóżka, w którym ten budził się rano, jak gdyby nigdy nic. Jedyną różnicą był niewielki tatuaż na przedramieniu, w okolicach którego czasami znajdowało się niewielkie zgrubienie spowodowane wszczepieniem implantu. Ostatnim razem nadajnik został mu jednak usunięty, a obce literki na tatuażu ponownie się zmieniły. Coś jakby przyznano mu nową rangę. Może napisali, że nie trzeba mnie już więcej badać. Fantazjował z nadzieją, choć nie wierzył, by mogła to być prawda. Chłopak musiał sobie jednak jakoś radzić. Powoli ułożył głowę na poduszce, przykrył kołdrą, zamknął oczy i usnął w rytm bijącego w niepokoju serca. Około godziny 12 w nocy Patryka zbudził znajomy hałas. Za oknem jego domu pobłyskiwało jasne białe światło, wydobywające się z unoszącego się nieopodal statku kosmicznego. Wiedząc, co zaraz się stanie, zacisnął powieki i wydał cichy jęk. Niespodziewanie przy swoim łóżku usłyszał charakterystyczny dźwięk. Zaskoczony odwrócił głowę i spojrzał w bok. Przy jego nocnym stoliku stała wysoka istota o zupełnie czarnych, bezdennych oczach. Patryk od razu zauważył, że coś jest nie tak. Coś się zmieniło. Próbował szybko przeanalizować sytuację, ale wtedy obcy zakrył mu usta obślizłą dłonią i uśmiechnął się w przerażający, nieludzki sposób. W tamtej chwili, tracąc przytomność, Patryk zrozumiał, co się zmieniło. Kosmita nie miał jasnej, śnieżno-białej skóry, tak jak ci poprzedni. Był bladozielony, z delikatną domieszką brązowych odcieni. Patryk pomasował oczy i skronie, wybudzając się z oszołomienia. Dookoła rozlegały się krzyki ludzi i dźwięki szarpania metalowych krat. Nastolatek rozejrzał się tępawo po otoczeniu. Spodziewał się, że po raz kolejny znajdzie się na stole operacyjnym, ale zamiast tego tkwił w jakiejś metalowej klatce ustawionej obok innych boksów,
wypełnionych ludźmi. Nagimi, przestraszonymi ludźmi. Przysunął się do brzegu celi i zerknął przez kraty na skulonego w sąsiednim boksie 30-letniego latynoskiego mężczyznę. Automatycznie zapytał, co to za miejsce, ale sąsiad wyszeptał coś niezrozumiale po hiszpańsku, ciągle wpatrując się w jakiś punkt na podłodze. W drugiej klatce obok Patryka znajdował się chłopak w podobnym do niego wieku, który wyglądał na Europejczyka. Nastolatek zadał mu to samo pytanie co mężczyźnie z pierwszej klatki, ale tamten spojrzał na niego zblazowanym wzrokiem, po czym wypowiedział jedno krótkie zdanie. It's feeding time. W tej samej chwili dookoła rozległ się dźwięk syreny, a klatki ruszyły się z miejsca i niesione przez jakiegoś rodzaju taśmę produkcyjną ustawiły się naprzeciw wlotu do ciasnego korytarza. W tym samym czasie z nieznanego miejsca w klatce zaczął wydobywać się jakiś gaz, który już po chwili mocno pobudził Patryka, zupełnie jak silny narkotyk w rodzaju amfetaminy. Gdy wszystkie boksy ustawiły się na wprost przejścia, klatki otworzyły się, a naćpana i spanikowana masa ludzi ruszyła przed siebie. Patryk, zaskoczony sytuacją, pozostał na miejscu, ale już po paru sekundach klatka raziła go prądem, co zmusiło go do jej opuszczenia. Jakby tego było mało, klatki ruszyły do przodu, wymuszając na tłumie ludzi wbiegnięcie do korytarza naprzeciwko. Nastolatek musiał zrobić to samo, w przeciwnym razie ryzykował zmiażdżenie lub porażenie prądem. Chłopak biegł wraz z innymi, niesiony emocjami tłumu. Wiedział, że jeśli się zatrzyma lub przewróci, inni ludzie zgniotą go lub zadepczą. Po krótkiej chwili na końcu tunelu pojawiło się jasne światło. Kiedy Patryk w nie wbiegł, grunt zniknął mu pod nogami. Instynktownie spojrzał w dół i zobaczył znajdujący się 5 metrów niżej olbrzymi młynek do mięsa, w którego paszcze wpadali niezliczeni ludzie. Scena była iście piekielna. Ich ciała były mielone na żywca, a z boku maszyny wypływała różowa mięsna papka, która wędrowała gdzieś dalej inną taśmą produkcyjną. Patryk, spadając na pewną śmierć, zupełnie przypadkiem uniósł ręce do góry i wtedy złapał się czegoś, jakiegoś kabla lub elastycznej rury. Nie zdołał zaczepić się o nią na stałe, ale ten chwyt zmienił trajektorię jego upadku na tyle, że udało mu się wylądować obok mielarki. Niestety, po upadku z takiej wysokości nie udało się uniknąć obrażeń. Potłuczony i ze skręconą kostką skrył się za jednym z metalowych kontenerów. Gdzieniegdzie dostrzegał patrolujących teren zielonych kosmitów, ale fabryka nie była zbyt pilnie strzeżona. Ruszył więc wzdłuż taśmy transportującej ludzkie mięso. Zmielone ludzkie ciała były transportowane do misy z jakimś fioletowym roztworem. Tam mięso było dokładnie rozpuszczane i w postaci różowej zawiesiny pakowane do kilkunastolitrowych metalowych beczek. Patryk podszedł do jednej z nich i zerknął na napisaną w nieznanym mu języku instrukcję obsługi. Opis sposobu użytkowania był wzbogacony kolorowymi obrazkami, na których kosmita wlewał ciecz do podłużnego pojemnika przypominającego wannę, później podgrzewał jej zawartość do odpowiedniej temperatury, po czym wchodził do środka. Na ostatnim obrazku obcy przedstawiony był z uśmiechem na twarzy. Zszokowany Patryk kulejąc pobiegł przed siebie, ale po krótkiej chwili zatrzymał się, kiedy zobaczył na ścianie przed sobą szyld firmy i billboard reklamowy, na którym znajdowały się różne rodzaje beczek z przetworami z ludzi, od których prowadziły strzałki do różnych rejonów na prowizorycznej mapce Ziemi. Przy jednym z produktów, który najwyraźniej zawierał w składzie różnych ludzi z całego świata, Patryk rozpoznał znajome symbole, które wyglądały na nazwę wyrobu.
Podniósł wtedy swoją rękę i spojrzał na tatuaż na przedramieniu. Napis był identyczny. Nastolatek stanął jak wryty. W jednej chwili poczuł ogłuszający ból w okolicach głowy i upadł oszołomiony. Widok przed jego oczami stopniowo zamazywał się, aż do absolutnej ciemności. Patryk obudził się ponownie w swoim łóżku. Kiedy wcześniej był porywany, było dokładnie tak samo, ale nie sądził, że i tym razem uda mu się ujść z życiem. Usiadł na brzegu łóżka i zwiesił głowę. Wtedy jego źrenice się pomniejszyły, a Patryk coś zrozumiał. Symbole na ręce. Tatuaż wciąż był taki sam jak wcześniej.